Siemanko, siemanko, witajcie na moim kanale, ja jestem Shina i zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie piątego już podcastu Dziewuszki Tarkowa, który odbył się wczoraj, 26 listopada. Lecimy z tematem na gorąco, bo nie ma na co czekać. Mam dla Was mnóstwo nowych i ciekawych informacji, których na bank nie znaliście wcześniej. Tak więc standardowo, bierzcie coś do picia, usiądźcie wygodnie w fotelach i zaczynamy. Od ostatniego podcastu kilka miesięcy już minęło i zmienił nam się nieco skład. Tak więc poznajcie naszą nową uczestniczkę Rinaki. Naszą prowadzącą była Irina, byłam też ja, Shina oraz nasz gość specjalny Nikita Bujanow. Podcast odbył się w sobotę rano, tak więc nietypowo dla podcastów, ale postanowiliśmy przetestować nowy schemat i powiem Wam szczerze, że fajnie się sprawdził. Wszyscy byli wypoczęci i pełni energii, tak więc kto wie, może w przyszłości spodziewajcie się więcej podcastów w godzinach porannych. Nasz podcast był podzielony na kilka bloków, takich jak ulica Tarkowa, plus kilka pytań o laboratoria, dalej tematy różne, eventy oraz zestaw pytań od społeczności. Zaczynamy od ulicy Tarkowa. Pierwsze pytanie brzmiało. Jaka część ulicy Tarkowa będzie w pierwszej iteracji? Czy będzie to centrum miasta, czy dzielnica mieszkaniowa? Jak to będzie wyglądać? Ilu PMC graczy? Nie chodzi nam tutaj o skaw graczy. Będzie w pierwszej iteracji. I tutaj Nikita nam odpowiedział, że samo miasto jest dość duże i jest tak zaprojektowane, aby mogli je rozbudowywać cały czas. W pierwszej iteracji znajdzie się część miasta bliżej centrum, tak zwany spalny rejon, czyli ta część miasta bardziej oddalona od centrum będzie później. Nikita powiedział, że początkowo spalny rejon, tak to będę nazywała, planowali zrobić jako oddzielną lokalizację w ramach testów beta, ale jednak zdecydowali się przenieść ją do DLC. Na dany moment kluczowym zadaniem dla zespołu jest stworzenie głównego miasta. Jest to obszar duży, w którym część budynków będzie zamkniętych i część ulic będzie zablokowanych. Nikita dodał, że te wszystkie ambitne zadania, jakie sobie postawili, angażują dużą liczbę programistów. Zaznaczył też, że podczas tworzenia ulic Tarkowa zwracają szczególną uwagę na optymalizację samej lokacji, tak aby gracze mieli FPS-y podobne lub lepsze niż na Lighthouse. A ze względu na ogromną liczbę tekstur i obiektów musieli połączyć nowe moduły i procesy optymalizacyjne. Na tym etapie można już biegać po lokacji, ale jeszcze pod znakiem zapytania stoi ilość graczy, jaka tam będzie. W mieście będzie wiele interesujących miejsc, a także baz i patroli. Dodał, że na przykład w obrębie jednego domu i przyległych ulic potrzeba 15 skawów, a to jest jeden z wielu domów. Wszystko to wymaga wprowadzenia nowego systemu, który pozwala na umieszczenie nawet do 100 graczy i NPC jednocześnie. W pierwszej iteracji jeszcze tego nie będzie, ale później do takich wartości będą dążyć. Dalej padło pytanie, czy będą bossy i BTR w pierwszej iteracji. Odpowiedź brzmiała nie, nie będzie bossów oraz niektórych mechanik. W zwiastunie mogliśmy zobaczyć BTR taksi, natomiast jeszcze w grze tego nie zobaczymy, ponieważ do tego potrzebujemy całego miasta oraz wszystkich ulic. Wiemy tylko, że gracz będzie miał możliwość opłacenia przejazdu BTR taksi, dzięki któremu będzie mógł się dostać szybko do określonych punktów, a za jeszcze dodatkową opłatą będzie mógł korzystać z broni stacjonarnej. Na pytanie, czy rajdersi będą mogli jeździć na BTR, Nikita odpowiedział. Zobaczymy. Dodał, że finalna iteracja miasta przyniesie wiele nowych mechanik związanych z NPC, z nowymi wyjściami oraz z dostępem do mapy laboratoria. Obecna iteracja będzie takim pierwszym krokiem do uruchomienia miasta oraz pozwoli w przyszłości dodawać nowe dzielnice. Miasto jest bardziej skomplikowane niż Lighthouse i mechanika, której użyto do optymalizacji ulic, będzie w przyszłości wykorzystana na innych lokacjach, a co za tym idzie, będziemy mieć więcej FPS-ów w grze. Na jednym z filmów widzieliśmy możliwość burzenia ścian. Zapytałyśmy, czy będziemy w stanie burzyć ściany granatami takimi jak F1, czy potrzebujemy taką broń jak GL. Do końca jeszcze nie wiadomo, jak to wszystko będzie realizowane. Na pewno nie da się uzyskać efektu niszczenia budynków jak w Battlefield, ale słabe części ścian, drzwi oraz przejścia prawdopodobnie będziemy mogli niszczyć granatem lub kilkoma. Ciekawostką jest to, że mechanika niszczenia ścian stopniowo będzie też dodawana do innych map. Na pytanie, czy będą szyby wentylacyjne na ulicach Tarkowa i czy będziemy mogli się po nich czołgać, dowiedzieliśmy się, że istnieje wiele interesujących miejsc i szczegółów na mapie. Wszystkiego dowiemy się eksplorując mapę samodzielnie. Czy w pierwszej iteracji mapy będą nowe mechaniki wyjść, których wcześniej nie było? W pierwszej iteracji będą wyjścia, które już znamy, ale w przyszłości będą różne nowe opcje wyjść. Nikita dodał, że chcą odejść od łatwych i darmowych wyjść i za każdym razem, aby się wydostać z mapy, będziemy musieli coś zrobić. Na przykład zapłacić lub przyjść o określonej godzinie, przynieść jakąś konkretną rzecz na dane miejsce, użyć rakietnicę lub pociągnąć za wajchę. I tych opcji będzie naprawdę dużo.
Czy będą dodane nowe sposoby otwierania drzwi na ulicach Tarkowa, na przykład wprowadzenie hasła na panel, aby otworzyć drzwi lub safe? Zespół od dawna planował wprowadzenie takiej mechaniki i jest stworzony gotowy model drzwi z kodem, tak więc w przyszłości możemy się spodziewać takiego rozwiązania. Czy będziemy mogli korzystać z windy, aby dostać się na przykład z 1. na 10. piętro oraz czy będą dla nas dostępne dachy budynków? Niektóre dachy budynków będą dla nas dostępne, ale nie wszystkie i tak samo nie we wszystkich budynkach będziemy mogli dostać się na najwyższe piętro. Zapytałyśmy, czy wejście na laboratoria będzie już w pierwszej iteracji ulic. Nikita powiedział, że jeszcze nie, ale zdradził, że w przyszłości mapa ta zniknie z panelu wyboru, ponieważ żeby dostać się na laboratoria, gracz będzie musiał to zrobić tylko poprzez inną mapę. Czy biała karta, która umożliwia wejście na mapę laboratoria, jest ostateczną, czy będą dodane inne systemy wejścia na tą mapę? Na to pytanie Nikita odpowiedział, że jeszcze nie zdecydowali. Pamiętajcie, że obecny system wejść oraz wyjść na dowolną mapę jest tymczasowy. A gdy tylko wszystko będzie gotowe, prawdopodobnie cała mechanika będzie przerobiona i być może gracz na początku nie będzie miał dostępu do wszystkich map, a będzie musiał je odkrywać po kolei. To są na razie tylko plany. Wszystko może się jeszcze zmienić, bo nie mamy jeszcze ostatecznej wersji. W takim razie, czy jeśli wejście na laboratoria będzie z ulic Tarkowa, to czy ilość graczy na tej mapie może się zmienić? Nie, ponieważ jeśli będzie ich za dużo, to byłaby to przesada. Są zasady, gdzie na przykład 20 graczy nie może razem wejść z ulic Tarkowa na laboratoria. Będzie to kontrolowane przez ograniczenia w grze. Czy na dachach miasta będą rozmieszczeni snajperzy? Będą, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie to już w pierwszej iteracji. Pierwsza iteracja jest testowa. Nie będzie na niej jeszcze wielu funkcji i mechanik, ale będzie kilka zadań. Natomiast misje fabularne i duża liczba nowych mechanik, nad którymi obecnie trwają prace, będą dodane bliżej wydania gry. Z ulic Tarkowa sprawnie przeskoczyłyśmy na arenę i tutaj padło pierwsze pytanie. Nikita, czy możesz podzielić się z nami informacjami o aktualnych postępach areny? Nikita powiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem i oddzielny zespół pracuje nad areną. Już niedługo dostaniemy informacje, dzięki którym dowiemy się, kiedy rozpoczną się beta testy. Dodał też, że z areną jest powiązanych wiele rzeczy, takich jak launcher, backend, strona internetowa, a na to wszystko potrzeba czasu. Czy na arenie będzie dostępny tryb 1-1? Będzie ale tylko treningowy. Chociaż po chwili Nikita powiedział, że jednak będzie tryb 1-1, ale będzie on chytry i wymyślili go całkiem niedawno. Nie wiem, co to oznacza, ale brzmi ciekawie, więc musimy uzbroić się w cierpliwość. Czy będzie można tworzyć presety broni i udostępniać je bezpośrednio w grze, żeby nie robić screenshotów i nie publikować ich w Discordzie? Jest taki plan na zapisywanie presetów i możliwość ich udostępniania w grze, a nawet będzie można je lajkować. Czy w przyszłości będzie można na przykład strzelać podczas otwierania drzwi? Przypomnę tylko, że gracz otwiera drzwi lewą ręką, a w prawej trzyma broń, więc teoretycznie mógłby otworzyć ogień. Nikita powiedział, że to było zaplanowane, wspomniał, że pokazywali to w pierwszym filmie i teraz wszystko zależy od tego, czy starczy im czasu na realizację. Prawdopodobnie będzie to dodane, ale w późniejszym terminie. Czy w przyszłości będzie można strzelać z pozycji leżącej lub obracać się z pozycji leżącej na brzuchu, na plecy? Jest to zapisane w planach. System podobny jak w DayZ, gdzie można obracać się pod różnymi kątami. Czy planowane jest danie graczom możliwości korzystania z zestawów naprawczych w rajdzie? Odpowiedź brzmi nie, to nie jest planowane. Pełna naprawa nie jest tematem terenowym na kolanie, wymiana jakiejś części podczas rajdu jest możliwa, ponieważ w przyszłości będzie dodana różna wytrzymałość każdego elementu broni, ale pełna naprawa już nie. Czy ten patch wprowadzi rozszerzone statystyki obrażeń dla każdego wroga, odebranych lub zadanych na koniec rajdu? Wszystkie typy powinny być oddzielne. Broń, granaty, biała broń. Nie ma w tym patchu, być może w przyszłości. Zapytałyśmy, czy można dodać do ogólnych statystyk liczbę rajdów, które przeprowadziliśmy na każdej mapie. W sumie byłoby miło zobaczyć na koniec wipe, ile rajdów wykonaliśmy na naszej ulubionej mapie. Takie rozszerzone statystyki będą w przyszłości. Na pewno mieliście sytuację, gdzie poznaliście kogoś w rajdzie, ale potem zapomnieliście jego nick i nie mogliście go już dodać do znajomych. Poprosiłyśmy Nikitę o dodanie automatycznego czatu lub zapisu nicku w grze w momencie, gdy gracz podczas rajdu pokazał go tobie. Nikicie spodobał się ten pomysł i być może będzie on zrealizowany. Gdzie w przyszłości będziemy mogli zobaczyć
odpowiedź, czy zareportowany przez nas gracz otrzymał ban, czy nie. Czy będzie to komunikat systemowy w grze, czy powiadomienie w launcherze, na jakim etapie prac jest teraz cały system i czy pojawi się on w nowej łatce. Nikita odpowiedział, że będzie to komunikat systemowy w grze, jednak nie ma na chwilę obecną więcej informacji dotyczących tego tematu. I od razu, będąc przy temacie, zapytałyśmy o to, czy będzie możliwość zgłaszania serwerów w momencie, kiedy zauważymy jakieś nieprawidłowości na danym serwerze. Odpowiedział, że było takie zadanie i na pewno było ono zaplanowane. Eventy, moi drodzy, eventy. Mieliśmy ich sporo, a będzie jeszcze więcej. Zapytałyśmy Nikitę, jakie eventy najbardziej mu się podobają. Bardziej hardkorowe czy takie chillowe? Nie powinno być dla Was zaskoczeniem, jeśli powiem, że oczywiście Nikita lubi hardkorowe eventy, kiedy ludzie stradają. Eventy mają przyciągać nie tylko po to, żeby farmić, ale mają to być wydarzenia, w których ludzie rozumieją, że biorąc w nich udział, mają dać z siebie wszystko. Według Nikity event powinien być jasny, niezapomniany i krótki. Na Halloween u Tagili była kosa w rękach. Zapytałyśmy, czy kosa nadal będzie się pojawiać u Tagili podczas wipe, czy tylko na czas trwania eventów. Nikita odpowiedział, że to tylko na czas eventów, ale niewykluczone, że w przyszłości dodadzą możliwość używania broni białej dwuręcznej. Na pytanie, czy są plany dodania nowego voicelina na eventy dla bossów lub skawów, Nikita odpowiedział, że nie zawsze to jest takie proste, ponieważ głos, jaki podkładają, jest tworzony w innym miejscu. Ale zdradził nam sekret, że w tym wipe czeka nas nowy voiceline dla Killy, Tagili oraz dla bossów z Lighthouse i że głos Killy będzie wymiatać. Czy będzie inny sposób na odblokowanie zadań dla skaw gracza w momencie, gdy nie rozbudowujemy swoich kryjówek? Nikita powiedział, że możliwe, ponieważ wszystkie mechaniki związane z zadaniami zostaną przerobione przed wydaniem gry. Co ważne, wspomniał, że planują również zmienić i przetasować zadania podczas tego wipe, aby dać graczom trochę świeżości. Jakie zmiany czekają nas w trybie kooperacji w nowym patchu? Jakie funkcje zostaną dodane? Będzie wiele nowych funkcji, będą ustawienia pogody, konfiguracja bota, tryb, gdzie na przykład wszyscy mają 1 HP, wyobrażacie to sobie. Niektóre z tych rzeczy będą wprowadzone teraz, a niektóre później. Będą też ustawienia fotografowania, filmowania, natomiast one będą w przyszłości. A jakie zmiany czekają nas w hideaucie? Będzie bujany fotel i uwaga, będziemy mieli własnego kota. Tak, kota, który swobodnie będzie sobie chodził po naszej kryjówce, no ale to jeszcze nie teraz. Czy będzie tryb hardcore w grze? Na przykład włączysz przycisk w grze i flea market nie będzie dostępny. Taka funkcja jest zaplanowana. Czy planowane jest dodanie kilku serwerów z limitem pingu, na przykład 50, 100, 150? Na to pytanie Nikita odpowiedział, że starają się jak najlepiej wykorzystać dostępną pulę serwerów. Czy do gry zostaną dodane przedmioty takie jak złota karta lub narzędzia do hakowania pomieszczeń, które jednorazowo otworzą drzwi w laboratorium i gracz będzie mógł wybrać, które pomieszczenie chce otworzyć? Master klucz jest w planach. Ogólnie rzecz biorąc, czarna karta miała być pierwotnie planowana jako klucz główny i to miał być najdroższy klucz, a nie czerwona karta. Ale wyszło trochę inaczej i Nikita dodał, że czarna karta na pewno zmieni się w przyszłości. Czy będzie możliwość zablokowania niektórych przedmiotów w staszu, tak aby podczas sortowania nie przemieszczały się? Takie zadanie jest zaplanowane. I to już wszystko, moi drodzy. Pozostało nam czekać na wipe i dobrze się bawić podczas eventów. Uważam, że z tego podcastu wynieśliśmy naprawdę dużo nowych informacji. Ja bardzo się cieszę na zmiany, które nas czekają i nie mogę się doczekać, aż usłyszę nowy głos Killy. Wyobrażacie to sobie? Życzę Wam fajnej zabawy w Tarkowie i do zobaczenia na streamach.